Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No nigdy chyba nie zaczynaliśmy filmu z łóżka. Ja się wykąpałem, ja się ubrałem, bo nie jestem zwolennikiem nagrywania tak, wiecie, bezpośrednio z łóżka. Zawsze rozmawiamy o tym, nie? Że jak na przykład ludzie, aktorzy, znaczy nie aktorzy, ogólnie ludzie po wstaniu się na przykład całują, przytulają. To nie jest totalnie dla nas. Zaczynamy ten film, kochani, zaczynamy ten film. Film, który może być dla mnie cudowny, a może być dla mnie beznadziejny. Beznadziejny. Co by był? Dzisiaj będziecie. Dzisiaj zostajemy w domu, mamy jedną sprawę do pojechania na miasto i wy będziecie decydować o naszych normalnych czynnościach. Tylko teraz zobaczymy, czy to ja będę leżał i czekał, aż Angelina. Właśnie to mnie zastanawia, czy ludzie. Widzowie decydują o naszym całym dniu. Tak nazywa się dzisiejszy film, znaczy pewnie inny tytuł. I jestem ciekawy, czy będziecie takie. Jak się mówi, że kobieta z kobietą? Co? Nie wiem. Kobieta z kobietą jest solidarne. O, czy będziecie solidarne i będziecie wszystko. Kobiety, część kobieca, będziecie robić tak, żeby Angelika. Nie, żebym ja wszystko robił? Czy odwrotnie, czy będziecie chcieli utrzeć nosa Angelice i to ona będzie dzisiaj wszystko robiła? A zaczynamy od pierwszego głosowania. Kto idzie po śniadanie do sklepu? Nie ma zamawiania. Nie ma zamawiania. Kto idzie do sklepu po śniadanie, po rzeczy na śniadanie? Jeszcze nie robi, tylko idzie. To jest jakieś szaleństwo. Ja muszę od razu zawsze tutaj muszę coś zjeść przed wyjściem z domu, bo ja no to dam ci parówkę. Także pierwsze głosowanie, kochani, kto idzie do sklepu? Ja jestem chyba takim dziwnym typem, co? Bo ja nie jestem w stanie wyjść z domu bez tak, śniadania. Tak, Andrzejka, naprawdę jeśli nie zje jakieś, nie wiem, 10-15 minut po wstaniu, w sensie z łóżka, nie obudzeniu się, to już mdleje, już jej słabo, także na pewno jej coś damy. A teraz zaczynamy pierwsza zakrycie. Kto ma iść. Halo. Kto ma iść do sklepu po śniadanie? Chcę do kamery się pokazać. Dzień dobry. Żeby nie zleciało. Dzień dobry wszystkim. Czekamy 5 minut, włączam kamerę i zobaczymy, co wybraliście. A w międzyczasie pokażę wam, co zamówiłem. Już to nożyczkami ogarnąłem. Pyk. Co tu jest napisane? Każdy moment jest dobry na celebrowanie wspomnień. Niech ten prezent będzie tego najlepszym przykładem. Oczywiście, że tak otwieramy. Ja już wam mówię, co to jest. To jest prezent. To jest prezent dla moich dziadków. Już dałem ostatnio dla moich dziadków tą ramę, co ostatnio pamiętacie, ze zdjęciami. I postanowiłem, że jeszcze zrobię taki album. Zobaczcie. Zatrzymajmy piękne momenty 2020. Pięknie w ogóle to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać w aparacie. Ale teraz ostatnio powiedzieliście, że czemu nie ma zdjęć Angeliki na tym takim obrazie. Otóż ja miałem na początku zrobić tylko niuni dla mojej babci i okazało się, że na niektórych zdjęciach ja jestem, a teraz już zrobiłem taki mega rodzinny album. Myślę, że to jest wspaniały pomysł na prezent, zobaczcie. Oczekiwanie, już tak się przyłożyłem naprawdę do tego albumu. Oczekiwanko, czyli wszystkie te chwile przed porodem, przed urodzeniem Szarlotki. Tu już te cudowne momenty na pewno pamiętacie. Boże, fajnie tak wrócić. Rodzina to miłość, to prawda. Kolejne. Jestem, co? A, dom. Jest tam, gdzie ludzie, których kochasz. To prawda. To są pierwsze chwile, gdy Szarlotka przyjechała do domu. Zobaczcie, to jest chyba moje pierwsze zdjęcie, no z nią powiedzmy. Tutaj ja, tutaj dwie babcie. Świetne. Boże, jak ona się zmieniła. Zobaczcie, jak tutaj wyglądała. Zupełnie inna dziewczynka niż teraz. O, babcia Danusia. Tutaj też babcia Danusia. To chodzi właśnie. To jest taka strona najbardziej, najwartościowsza, że tak powiem, ponieważ właśnie to jest dla tych dziadków. To jest dla babci Danusi, dla dziadzia Jasia taki prezent. Lecimy dalej. Chrzest święty Charlotte. O, zaręczyn. Boże, jak pięknie, piękny ten album jest, naprawdę. Chyba jeden z piękniejszych, jakie mam. Pizza. Lot. O, to najnowsze zdjęcie, no tak. Fajne, super. Piszcie w komentarzach, jaka to była miniaturka. Czy ktoś pamięta, jaka to była miniaturka? Niunia. A więc to, co wam obiecałem, bo pisałem wam na Instastories, że dzisiaj jest kod zniżkowy, zaraz wam o tym powiem. Przede wszystkim, co muszę wam powiedzieć, to, że to jest prezent dla moich dziadków i uważam, że widzicie, no dużo okazji się zbliża, szczególnie, że w ogóle
Tak, bardzo dużo, naprawdę. I święta, i później jakieś tam urodziny, bardzo maksymalnie dużo u mnie, w mojej rodzinie okazji się teraz tworzy, także to jest idealny prezent. Czy taka fotoksiążka, czy tak jak wtedy pamiętacie, taka wielka rama, jest idealnym pomysłem na prezent, czy dla dziadków, czy dla rodziców, czy dla dzieci, dla kogokolwiek. I właśnie, o co chodzi, że po pierwsze, w printu możecie robić coś takiego, że zrobić jeden fotoalbum, i zakupić go w kilku egzemplarzach, także już kilka pomysłów, kilka prezentów od razu z głowy. Robicie jeden, zamawiacie 5 egzemplarzy, wow, jakie światło. Po drugie możecie zakupić na printu od razu zapakowany album na przykład jako prezent, także prezent totalnie z głowy, nie dość, że zrobiony, to jeszcze zapakowany. I po trzecie, ja Wam zostawiam teraz link w opisie pod tym filmem i jeśli klikniecie w ten link, to wtedy pobierzecie kod zniżkowy. Ten kod będzie ważny przez 7 dni od momentu pobrania, a jest on wartością -33% na całe zamówienie. Także uważam, że fajnie. 33% zniżki na całe zamówienie. Pamiętajcie, możecie jako prezent, możecie wydrukować to, znaczy zrobić to w kilku egzemplarzach. Pisaliście mi, że bardzo chcecie ten kod. To jest, i zawsze to mówię, to jest ta współpraca, o którą, bo współpracuję z marką Printu, o którą nigdy się nie denerwujecie. Tylko zawsze jesteście szczęśliwi, że ona jest, że zawsze jakiś nowy kodzik wpada. Także link w opisie. Pobieracie, klikacie w niego, pobieracie kod zniżkowy, on jest ważny przez 7 dni, 33% zniżki na całe zamówienie. Zamawiajcie dla rodziny, dla dziadków, dla babci, dla rodziców, dla dzieci, jak chcecie. No i mam nadzieję, że tak pomogłem Wam, bo przecież zaraz święta, to fajnie, tak? Fajnie zrobić taki prezent. Pamiętajcie. Dzięki. I z tym zamawianiem w wielosztukach, że tak powiem, to chodzi o to, że zobaczcie, na przykład mamy taki album dotyczący Szarlotki. Robimy raz zdjęcia i tworzymy takich 5 albumów. Dzwoni ktoś do Ciebie. Halo, jak to pilot do Ciebie dzwoni? I zamawiamy takich 5 sztuk, takiego samego i dajemy dla jednej babci Szarlotki, dla drugiej babci Szarlotki, dla dziadków Szarlotki, dla rodziców Szarlotki i dla samej na przykład Szarlotki, żeby miała na pamiątkę. I robimy to szybko i mamy 5 albumów. Fajne? Ale nie, to nie jest do jedzenia. 51%, że idziesz. Zobacz, żeby nie było. Śmieszne, nie? 51%, że idziesz. Jak blisko było. Dobra, Hanicia, wstajemy. Idziemy po śniadanko. 51% tata zostaje w domu z córeczką, a mama idzie. Fajnie, co? Jezu, co za jakiś chory film. Szarlotka, co ta mama mówi? Mama, Szarlotka jest zdziwiona. Idziemy, dam Ci jakąś parówkę na drogę i wstajemy, idziemy. Jezu, jak super, ja posprzątam kuchnię w tym czasie, żeby nie było, że się lenię, dobra? Teraz zrobimy tak, że Angelikę wykopię do sklepu po zakupy. Ja posprzątam troszeczkę kuchnię i zapytam, bo to nie jest równoznaczne. To nie jest równoznaczne z tym, kto robi śniadanie. Jak przyjdziesz, to zapytamy, kto robi śniadanie. Okej? Okay? Jezu, podoba mi się ten film. Już mi się zaczął dobrze. Już myślałem, że od początku będę ja, a jednak nie. Także bardzo się cieszę. Idziemy załatwiać rzeczy. Angelika idzie do sklepu, ja idę sprzątać kuchnię i widzimy się zaraz. Odłożyliśmy na chwilę Niuniusia. To jest ulubiona zabawka. Pasek Angeliki jeszcze nowy, jeszcze nie noszony. Chyba nie noszony, tak mi się wydaje. To jest ulubiona zabawka Szarlotki. Ale zobacz, najlepiej by było, jakbyś ten pasek odłożyła. I zobacz, i zabawiła się gwiazdeczką. Zobacz, jakie fajne. Ale nie do jedzenia. Nie do jedzenia, Bobo. Dzielny rycerz szykuje się na wielki podbój, na wielką podróż. Wiesz już co kupisz? Nie. Nie wiesz co? Serwujesz na śniadanie? Nie, muszę coś zjeść, wypadnę zaraz. To najpierw zjedz. Coś ugryź z lodówki? Gdzieś tu było czekoladki. Ja ostatnio mam tak, że codziennie w nocy wstaję i jem słodycze. Jak moja mama, nie? No. Ja jestem, wiecie jaka, tak naprawdę najbardziej lubię... Może najbardziej lubię zaczynać vloga. Jak jestem po śniadaniu. Na pewno, ja nie też. Nie lubię zaczynać bez. Bo jestem taka rozmemłana. Głodna i mi zawsze słabo. Ale wiesz, jaki jest dobra rzecz jest w tej sytuacji? Nie możesz. Wiesz, jaka jest dobra rzecz w tej sytuacji? Że zaraz pójdziesz po śniadanie i będzie śniadanie. Zobaczymy, kto je zrobi. Ale tu już głosowanie włączę, jak ty przyjdziesz, żeby nie było, że kantuje. Nie jestem fanem chodzenia z rana. Lepiej zrobić wieczorem zakupy. To prawda. A nie mamy nic. Mamy, ale takie wiesz, ja nie chcę. Ale muszę iść. Tak. I jedziemy, Szarlotka, za to, żeby tatuś miał dzisiaj cały dzień wolny. O tak. Niedobre? Przecież to jest co to jest? Jabłko i jagoda. Średnie.
A nie, dobre, dobra, już ci daję, proszę. I teraz za mamusię, żeby była zgoda. O, brawo! I tak samo masz jeść. I ostatnie za niunię, żeby cała rodzinka była zdrowa. O, super. Super dziewczynka, kocham cię. Dziękuję za to. Kocham cię, super, zobacz, spędzimy dzisiaj czas razem, ale że to będzie kreatywne. Super, tylko nagrywajmy po śniadaniu, bo ja bez śniadania jestem zła. Dobrze, kocham cię, było mieć bardziej oddane widzki, które zagłosują na mnie. Aha. Jak wszystko było na granicy, Angelika nadal jest w sklepie, dopiero 41 tysięcy obejrzało moje stories, a zobaczcie jakie są wyniki. 840 końcówka na Angelikę, a 0,12 na mnie, czyli to jest wszystko przy takich wyświetleniach stories, to jest wszystko naprawdę minimalne. Mamy śniadanie. Co się wybrało? Co mamy dzisiaj na śniadanie, kochani, kochani? Krewetki, ale to nie na śniadanie, nie? Na śniadanie. Naprawdę? Tak, na maśle z czosnkiem. Dobra, może być. Soczki. O kurde, to krewetki na maśle, to zaraz będzie głosowanie, dobre. I bagieta, okej. Okay. Głosujemy teraz, kto robi śniadanie. Dobrze? Chciałabym już odpocząć. Nie, bo ja naprawdę, no ja ktoś wiem. Się może śmiać, ale dużo ja... osób się będzie śmiało, wiesz o tym? Dużo osób się będzie śmiało, ale ja i moja mama jesteśmy typy anemiczek i jeżeli nie zjemy z rana, to się czujemy źle. Głosowanko numer 2, czyli kto? Już Angelika narzuciła, co będzie, także krewetki na maśle z czosnkiem, tak? Robimy pyk, relacje. Selfie z krewetką. Dobra, co robi śniadanie? Nie mogę napisać. Śniadanie. Andziax. Luka. Dobrze, pyk, pyk, pyk. Publikujemy, czekamy 5 minut i kto? Jakie będzie głosowanie? Ta osoba robi śniadanie. Poszło. Czas na wyniki głosowania. Teraz, żeby było sprawiedliwie, ty sprawdzasz, proszę. Ja. Serio? To dzisiaj jest jakiś chyba dzień. Widzisz, to kobieta kobiecie taki los zgotowała. Ale trzeba przyznać, że w domu tylko ja robię krewetki. A to prawda, to akurat ja bym miał challenge, jakby trzeba było to zrobić. 57%! No to więcej niż poprzednio. Musi być niestety przerwa w nagrywkach, ponieważ drzemka mojej córki jest najważniejsza. Dobranoc. Dobranoc, śpi. Tutaj prędkości w filmie nie poprawiłem, Angelika się tak szybko maluje, ponieważ ogarnęła, że musi też nagrywać vloga. Muszę, zrobię szybko krewetki i ja muszę coś nagrać i wtedy dalej będziemy twojego vloga nagrywać. Dzień pracujący. Nie ma problemu. I zobacz jak od razu otrzeźwiała. Otrzeźwiałam bardzo. Jestem głodna dalej. Powiem ci, że takie jedzenie takich słodyczy i tego typu rzeczy z rana to nie jest za dobre. Lipa, ale to mi się kojarzy z takim amerykańskim jakimś filmem dotyczącym grubasków. Ze śniadanie. Chipsy, cola, kinder. Ale zobacz, już teraz cholesterol. Soczek marchewkowy, tak. Świeży. Tak, to już cię chwaliłem, że jesteś cudowna. Za chwilę zjemy krewetki i będzie dobrze. I już później znowu cały dzień zdrowo, nie? Nie, no to przez to wiesz co, że jakoś tak z rana bez śniadania chciałam się, mogłam zjeść porówkę, ale wolałam to. Jaka niesprawiedliwość. Głosowanie było, że Angelika ma robić krewetki, a robi niunia z Angeliką. Czy to była taka opcja, że jest pomoc? Kolejne... Ja za bardzo chciała do mamy, a mi troszkę jest tu ciężko. To prawda. Ja pierwszy raz chyba coś takiego widziałem w ogóle. Co takiego? Że aż tak, że bez powodu chcę do ciebie ode mnie. Coś się zmienia, widzisz? Tak, jakaś mamusi się zaczyna robić. Słuchajcie, robimy już te krewetki. Może zobaczycie, że jest światło, może zobaczycie, że jest późno na jakichś tam głosowaniach, bo jemy późne śniadanie, jest godzina 15, ale niestety ostatnio ja to już traktuję jako obiad, bo ja się już ja też rano jakoś tam Kowalowski ugryzłem. Niestety mamy teraz taki styl życia nadciągający vlogmas przez rzeczy poza YouTube'owe. Mamy bardzo dużo rzeczy do roboty. Kładziemy się spać o czwartej? Kładziemy się spać o czwartej, nawet później czasami czwarta, piąta i właśnie wstajemy. Nie, ja piąta chyba się jeszcze nie kładę, ja to najpóźniej czwarta. Ja się czasami kładę o piątej, dlatego wstajemy mniej więcej tak 12 i to jest słabo, to jest beznadziejne, bo widzicie już robię... Na vlogmas musimy się przerzucić, żeby było jasno. Późne śniadanie robimy, powiedzmy, ok, traktujemy sobie to obiad, ale jednak to jest późne śniadanie, a jest ciemno. W każdym razie teraz głosujemy, nazwijmy to śniadanie mimo wszystko. Co będziemy oglądać? Ja wybieram swoją propozycję i to jest walka UFC.
A ty co wybierasz? Dynastię. Dynastię, tak? Zdjęcie? 3, 4. Dobra, ankieta włączona, 5 minut, zobaczymy co wybierzecie, czy walki MMA, czy serial Dynastia. To jest Angeliki popisowe danie. Ostatnio. Ja wiem, czy popisowe. Wiesz dlaczego mówię popisowe? Bo ostatnio zaproponowałaś pewnie z 8 razy, że coś zrobisz i za każdym razem były to krewetki. Ja bardzo lubię krewetki. Jak ona patrzy cały czas. Halo! Fajne te krewetki. Teraz musimy doprawić. Wszystko przygotowane i zaraz zobaczymy co oglądamy. Myślisz, że walki czy Dynastię? Będzie 3-0 dla mnie, czy nie? Jakiś wiesz, dzisiaj nie jest mój dzień. No też nie powiem ci, że jak już się najadłam tych chipsów, piłam kolę, to dostałam energię, już mi dobrze jest i ugotować. Cieszę się, że pogotujemy sobie z szarlotką, tak? Chcesz? Ono, tylko nie, nie, uważaj. No co uważaj? Jakoś boję się, że rączko dotknie patelni. Nie dotknie. Uważaj, kucharko mała. Pryskać też nie pryska, więc... Ona też głodna, trzeba ją nakarmić. Zobacz, hop, hop. I teraz sobie tak musimy wymieszać. Bardzo proste, dodajemy tylko masło, czosnek, oliwa i sól i bagieteczka i są takie przepysznotkie. Mogę dać jeszcze papryczkę ostrą jak chcesz, tak. Tylko musisz sam wetrzeć. Ja po tamtą robię tą traumę, że boję się, że albo jej jakoś przez szpilę. Tak, tak, to prawda, nie, to jest prawda. Albo sobie, więc dam... To już na talerzu po prostu zrobimy. Czy to tu kamerę patrz? Nie. Jesteś uzależniona. Patrz. Przygotowana szamka, czy można mieć lepszą narzeczoną? Zobaczcie, kreweteczki, bagietka, herbatka, to jest zielona, tak? Tak. Czy już robimy głosowanie, patrzymy czy nie? Dobra. Czy jest, tak? A jakie mamy? Pytanie? A, co oglądamy? Czy Dynastię, czy walki? No. Czy UFC? Serial Dynastia. Super. 65... Dziękuję. 65%. 65%, widzisz? No także tutaj widać jednak, że kobiety, mimo że chciały dzisiaj trochę Angelikę rozruszać, to jednak walki MMA to już za dużo. Ale ja się cieszę, znaczy w sensie lubię walki oglądać, ale jednocześnie też tą Dynastię się skręciłem. Nie wiem, czy oglądacie, piszcie mi w komentarzach, czy oglądacie ten serial. Fajny jest, nie? Bardzo fajny, mi się bardzo podoba. Bardzo fajny jest serial, ponieważ jest tak jakby inspirujący, motywujący do tak naprawdę robienia hajsu, że są osoby, które naprawdę robią taki potężny hajs i mi się to podoba. Trochę w klimacie plotkary, można tak powiedzieć, co? Bardzo. Bardzo właśnie w klimacie plotkary. Siadamy, jemy i widzimy się później. Przepyszne było. Dziękuję. Wiesz co się okazało? Teraz sprawdziłem. Teraz ty sprzątasz. Pytamy? Nie. Pytamy kto sprząta? Ty sprzątasz. Dobra, nie, ja posprzątam. Zobaczyłem na wyniki głosowania, to teraz kto idzie do sklepu jest 50 na 50 już. To jest z pierwszego jak wstaliśmy. Wiesz co teraz robimy? Musimy jechać do Twinkle Candle, bo ty masz sprawy, ja mam sprawy i zablefujemy do widzów, kto ma jechać samochodem. Spytamy. Jak to? No, tylko zablefujemy. Tak, tak, ona będzie chciała spać. Zablefujemy. Po prostu zobaczymy, czy są nasi widzowie tacy, że będą chcieli, żebyś ty jechał, chociaż nie masz prawka. Zobaczymy? Sprawdzimy ich? Znaczy, nie, nawet jak wygrasz, to nie jedziesz, wiesz o tym? Nie, jeszcze kiedyś to mogliśmy jeść. Kiedyś mogliśmy takie rzeczy robić, ale już nie teraz. Także głosowanie. Kto prowadzi samochód do Twinkle Candle? Setki wiadomości, że czy prawko zrobiłeś. Tak. A kto? Wyniki, co? No właśnie jestem ciekawa, jakie są wyniki. Poczekaj. 72% na mnie? 72%, czyli 18 500 głosów na ciebie, 7 tysięcy na mnie. O nie, i wszyscy powinni mandat dostać. Nie, ale mi się wydaje, że oni myślą, że ty masz prawko, jak to zrobiłaś, czy nie? Chociaż też mam dużo wiadomości, że głupio nie wiadomo. Nie ma prawa jazdy, będzie jechała. To był oczywiście blef, ja prowadzę. Już jesteś gotowa, czy się montujesz? Jestem gotowa, już możemy jechać. Jedziemy do Twinkle Candle, tam ty masz coś do załatwienia? Tak. Ja muszę kupić... Co? Dyniową. A dla kogo? Dla widzów. Bo ostatnio przecież miałem do wygrania i teraz będę w tym vlogu jeszcze, bo w następnym będę losował. To już na te zakupy dostaniesz tym razem rabat. Tak. Ostatnio musiałeś kupić, wiesz, normalnie, jak każdy klient, ale już tym razem dam ci rabat. Dobrze, także jedziemy. A nie wiem, czy będzie w ogóle dyniowa? Musi być, bo ja dyniową wysałem. Ale to już ostatek. Chyba baby powder będzie. Dobra, super. Zrobisz mi przebitki ze sklepu ładne, bo ja bym chciał pokazać... Nie sądzę. Rodzinka w komplecie, przygotowaliśmy się. Ja mam dzisiaj takie wrażenie, jakby ten dzień miał z 3 godziny. Wstaliśmy, za chwilę ciemno, jedziemy teraz do sklepu, jest ciemno.
cały czas mnie ciśniecie, że nie zrobiłem tego konkursu na świecę dyniową, więc dzisiaj, o ile będzie. A jeśli nie będzie, wychodzimy już, tak? Dobra. Dzień dobry. A jeśli nie będzie... Chciałam prosić, żebyś kupił baby powder. Nie. Bo dyniowej zostało 3 sztuki, zostaw to na klientów. To jest klient, ja płacę za to przecież. Przecież ja nie chcę ciebie wziąć za free, tylko ja chcę kupić. No ale zostaw to dla, wiesz, że klientów jak 3 ostatnie, a może w ogóle nie została dzisiaj już. Baby powder? A nie lepiej świąteczną? Nie, baby powder. Dobra, to wiecie co, no mam nadzieję, że wybaczycie mi to, albo osoba, która wygra konkurs, że to nie będzie dyniowy, tylko baby powder, ale na przykład to, co powiedziałem ostatnio na live, chyba, że mój baby powder jest ulubiony, więc na pewno, a dyni nie lubię zresztą. Dobra, baby powder. Baby powder? Kurde, tak. Co kurde? Powiem ci, jak wyłączysz. Jestem pierwszy raz. Mama, ja mogę zdjąć? Na chwilę? Nie ma klientów, więc możesz. Cała rodzina? Jestem pierwszy raz z kamerą, jak Adrian mówi, Twinkie Candle. Tak. Jestem Twinkie Candle i... Nie mów tak, bo ktoś zacznie tak powiedzieć. Dobra, i okazało się, że nie mogę wziąć pampki. Nie możesz, bo została ostatnia, to lepiej dla kogoś zostawić. To właśnie dla mojego widza, tego, który wygra. Nie, zostawmy. Nie możesz, możesz wziąć baby powder, ja nie zezwalam na kupno produktu pampki. Tak, czy świąteczną? Czego mamy zala więcej? Przestań! Ja jestem klientem, ja ci przypominam, że ja kupuję, a nie biorę. Cappuccino. Chociaż nie, jak dużą to baby powder już nie. Baby powder może. Albo mold wine. Baby powder weź. To jest ładny zapach. Widzicie? To jest jak to się klienta traktuje. Chcę kupić pumpkin, nie zostaje mi sprzedane. Baby powder możesz. Dobrze. Widzowie decydują, kto płaci. Nie mam karty, sorry. Serio? Nie. To ci pożyczę. Czyją? Moją gotówkę. Kto płaci za haj, za świecę dla mojej widzki? Może tak być? Może być. Ale oddasz mi? Nie. To bez sensu, dobra. Proszę bardzo. To było niezgodne z prawem. Dlaczego? No ponieważ ja nie mogę kupić swojej świecy. To jest nielegalne. Tym razem mam już na wizji 20 obowiązujesz. Tak, naprawdę? I teraz ci to obowiązuje. Pierwszym razem nie mogę. Ja gotówką poproszę, tak. Bo portfel zgubiłem. Taka karta leży na stole. A czekaj, ja mam gotówkę, wziąłem. No, wziąłem, przepraszam. Naprawdę nie wziąłeś karty? Nie. Czy blefujesz? Popatrz mi, bo ty... Sięgam, nie wziąłem, możesz sprawdzić, nic nie mam. Mam tylko telefon ze sobą. Chciałem, żeby widzowie zadecydowali, no. Żeby to była satysfakcja dla widzów, że ty musisz płacić za świeczkę moją. Tak? Aj, gotówką. 8 dyszek, ale fajnie. Jak za darmo. Na hasło Andrzej? Żeby nie było normalnie, Luka za darmo zawsze broni. Nie wiem, dlaczego chciał kupić dzisiaj, ale... Kiedy wziąłem za darmo? Proszę, jakiś wysyłałeś jakimś widzom, to przecież ci normalnie daje. Absolutnie, kupiłem. Oczywiście, że kupiłem. Dwie i 200 zł ci zostawiłem. Angelika. Nie zapłaciłeś wtedy, przyznaj się. Zapłaciłem. Tak? Jak coś, to przyznałem się, że nie płaciłem wtedy. No, robisz ze mnie jakiegoś... Złego szefa. Tyle razy ci dawałam świeczki, a ty mi mówisz, że ja cię od ciebie pieniądze brałam. Żartowałem. Czy w ramach tego, że się przyznałem, możesz mi zrobić piękne przebitki ze sklepu? Mogę. Jaka wina? Mogę. I jak zwykle czekamy na matkę, nie? Jak zwykle. Tak to jest, jak się ma bizneswoman. Mówię, cały czas czekamy na ciebie w tej samej pozycji. Tutaj ja siedzę. Dobrze. Nie obok. Idziemy już? Idziemy już, czy czekamy, aż się sprzeda ostatnia pumpkin, żebym nie miał wyrzutów? Nie, już idziemy. Już nie drażnię? Proszę, przepraszam. Już. Przepraszam. Gdzie jest mój aniołek się podział? Moja córka się zmienia. Słuchaj ojca, ej. Widzicie? To jest bunt. To jest bunt po prostu. Dobrze, nie przeszkadzam. Tak wygląda świeca, zobaczcie, są już te nowe opakowania. Znaczy baby powder chyba były od początku nowe, ale prawdopodobnie, znaczy nie wiem, czy mogę to zdradzać, dopiero przy montażu się dowiem, ale wszystkie świece będą miały takie opakowania i ta świeca dzisiaj pójdzie do was. Nie będę czekał na losowanie do następnego vloga, przepraszam, buntowniku, tylko dzisiaj na koniec vloga wylosujemy z tamtego poprzedniego filmu, w którym był konkurs, kto wygra baby powder. Uspokój się. Uspokój się. W ogóle nie wiem, co to jest.
nie ogląda YouTube, ale przeze mnie bardzo cię oglądam. Tak? Bardzo nam miło, naprawdę. Dynia jest ostatnia. Bo nie mogłem kupić dzisiaj. Tak, nie pozwoliłam. Już kiedyś kupowałaś, widziałam. Tak, i dzisiaj chciałem drugą i nie mogę. Tak, kupował i właśnie chciał pumpkin zabrać, bo nie wiem, może. Wyszliśmy właśnie ze sklepu i jestem bardziej niż pewny, że się ta pumpkin sprzedała. Czekasz na to? Nie, znaczy no już nie wiem, nie dowiem się, nie będę pytał, ale tak mi się wydaje, że ta pani wzięła tą pumpkin. Zajrzyj nasz półkę, nie widzisz? Jest tylko taka za słoiczkiem, za pod pokrywą. Czyli sprzedała czyli się. Czyli sprzedała się, widzisz? Po drodze ustaliliśmy z Angeliką, że... Jest lepiej, że właśnie przyszłam, tu patrzę, a na walce kinderek leży. I to nie twój. W nocy wstaje i je. W nocy widziałam po nocy kinderka przy łóżku, tutaj. Tak, jakieś mam ostatnio słabe dni. W sensie mam trzymam dietę, ale jakby jem przed spaniem długo, wcześniej. Czemu tak patrzysz? Tak, aparat już mi bierze. I przez to budzę się w nocy głodny. Ja mam to zresztą po mamie takie jedzenie i lunatykowanie. Podobno dzisiaj szarlotkę trzymałem w górze. Jezu, ja się słuchajcie, budzę. Trzymaj ją, bo ja mi ciężko. A on ją tak wziął, słuchajcie. Ona leżała na brzuchu, a on ją wziął do góry i tak. Lunatykowałem, to jest niebezpieczne, to ja nie jest śmieszne. I mówię, Jezu Luka, zostaw ją, oddaj ją i obudziłeś ją. No. I musieliśmy znowu ją usypać. Nie wiem, ale to jest niebezpieczne. Dobra, wracając. Co to za włosy? Pokaż ją. Jezu, jakie długie włosy. Wracając po drodze do domu, postanowiliśmy z Angeliką, że zjemy sushi. Czy możemy zapytać widzów, kto płaci? Dobrze. Kto płaci za sushi, za kolację? Ty niedawno jedliśmy śniadanie, już kolację, widzisz? Świetnie, bez obiadu. Jak tu ubrałeś to dziecko? Co to za kolory? To ty mi dawałaś przez to. No, mówiłem od początku, że jest że jest chłopięco. Wszystko w planiu. Wszystko w planiu jest. Dobra, decyzja, tak? Widzów, kto płaci za sushi? Ja wiem, że ja. Ja to czuję, ale dobra. A więc tak jak obiecałem, jestem w domu, ubrałem się, bo mi zimno. Losujemy świeczkę. Jeszcze raz przepraszam, że to nie dyniowy. Mam nadzieję, że osoba, która wygra, nie zawiedzie się tym, że to nie jest dynia, tylko baby powder. Ale ja osobiście uważam, i to mówiłem, już mówiłem i na tym filmie, i wcześniej chyba na live'ach, że baby powder jest moją ulubioną świeczką, także uważam, że ta zmiana jest na korzyść. Przynajmniej dla mnie by była. Także losujemy teraz jedną osobę. Ja wszedłem na jakąś stronę taką, że wiecie, losuję z komentarzy, żeby było sprawiedliwie. Losujemy jedną osobę i ta osoba, która wygra, proszę odezwij się do mnie na Instagram. Ej, jest lipa, wiecie, bo zobaczcie, kopiuję ten link z filmu z konkursem, wklejam go w tę stronę, pyk, i jak chcę ładować, o! Czyżby? Tak, dobra, ładuje się, okej, bo nie ładowało mi się. Także czekamy, najpierw liczy, ile jest komentarzy, zobaczcie, już ponad 1000. 2317 komentarzy i co dalej? Jak mam to zrobić, żeby losowali? A, jest, dobra. Czy jesteście gotowi? 3, 2, 1, poszło! I losujemy. Osoba musi oczywiście wziąć udział w konkursie. Tak, wzięłaś. 11 lat w związku i mamy już córkę, ma 5 miesięcy. Najlepsze jest to, że jak oglądam odcinki, to Zocha się cieszy, jak widzi waszą niunię. Gratuluję ci, Martek Kaka, gratuluję ci i proszę odezwij się do mnie na Instagram i wyślę ci świecę Twinkle Candle Baby Powder. Jeszcze raz gratuluję. Dobrze, jesteśmy bardzo głodni, także oficjalne wyniki głosowania, kto płaci za sushi. Jak myślisz? Myślę, że ja. Tak? Ja myślę, że ja, że tak samo kobiety nie dadzą zapłacić. O, co tam się dzieje? Czekaj, idę zobaczyć. Idę, pędzę! Wiesz co się stało? To ma iść do sklepu po śniadanie, Luka 51%. No ale to wiesz, to teraz dopiero. Dzięki. Dobrze, kolejne głosowanie. Kto płaci za sushi? 53%, że Luka. No i dziękuję bardzo, kochani. Dziękuję. Sushi przyjechało, odpalony Netflix. Nie będziemy oglądać prądkary, na pewno nie. Obejrzymy coś innego, córka. Córka już gotowa? Dzisiaj mamy jakieś w ogóle do oglądania, do jedzenia coś. Że w sensie zawsze jak oglądamy, to jemy? Tak. Czy Dynastię, czy jakiś film? Już? Obejrzyjmy, tak? A co? Nie wiem, jakiś świąteczny może już? Nie róbmy sobie tego. Musimy być zamiana w Księżniczki 2. Nie, z Księżniczką znaczy. Nie, musimy być grubi. Dobra. No to...